Dobiega końca remont ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Żgowskiej do granic z Ksawerowem. Przebudowany odcinek drogi ma nową kanalizację sanitarną i deszczową, nowy asfalt, nowe oświetlenie oraz ścieżkę rowerową i chodnik. Modernizacja 770-metrowego odcinka ulicy Warszawskiej trwała 6 miesięcy. Miasto zapłaciło za remont blisko 7 milionów złotych, z czego połowę pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie. Wszystko wskazuje na to, że ulica będzie przejezdna już w ostatnim tygodniu maja.